witam wszystkich ponownie. Tak mówiłem, że epidemia trwa. Powrót do szkoły nie wiadomo kiedy nastąpi, dlatego już nie możemy czekać z tym ćwiczeniem reguł, zresztą i potem z reguł Lenca do następnej lekcji, więc szybko zacznijmy. Dzisiaj mamy takie cztery zadania konstrukcyjne, znaczy w tym sensie konstrukcyjne, że nic nie obliczamy, tylko stosujemy reguły lewej dłoni, prawej dłoni, reguły śruby prawoskrętnej w celu określenia kierunków prądów indukowanych w przewodnikach albo w celu określenia sił, jakimi działają na siebie magnes i przewodnik kołowy albo dwa przewodniki prostoliniowe, w których płyną prądy. No wszystko po kolei. Więc temat lekcji, określanie kierunku i zwrotu siły magnetycznej i kierunku prądu indukcyjnego. Właśnie ten prąd wzbudzany w przewodniku w wyniku ruchu tego przewodnika w polu magnetycznym nazywa się prądem indukcyjnym. Na następnych lekcjach będzie to pojęcie częściej używane. No i cztery zadania mamy, ale zawsze jest pierwsze zadanie robię ja, a drugie zadanie robicie wy zgodnie ze schematem, który poznacie w zadaniu tym, które ja robię. Także troszeczkę też od razu będzie sprawdzian. Sami będziecie wiedzieli czy rozumiecie tą metodę, czy nie rozumiecie. To schemat będzie podane. Więc zadanie pierwsze. Określ kierunek i zwrot siły magnetycznej działającej na kołowy przewodnik z prądem znajdujący się w polu magnetycznym wytworzonym przez magnes sztabkowy. I mamy, to jest zadanie jeszcze rozwiązane, ale ja będę mówił po kolei, co się robi. Mamy magnes sztabkowy o biegunach, akurat tak jest, to jest biegun południowy-północny. I tu mamy przewodnik kołowy, on jest w tej płaszczyźnie prostopadłej do kartki, także ta część pogrubiona jest tu nad kartką, a ta część taka cienko rysowana ołówkiem to jest z drugiej strony za kartką. Czyli mamy ten przewodnik w tej płaszczyźnie i zaznaczony na początku tylko jest tak bieguny tego magnesu i kierunek prądu w tym przewodniku. Czyli wiemy, że prąd o tak płynie, w tym kierunku płynie, że tu górą tu wypływa, wpływa za kartką tędy i tak, w ten sposób płynie prąd. I naszym zadaniem jest właśnie określenie sił działających, siły, jakimi działają na siebie magnes i ten przewodnik kołowy z prądu. A to, że te siły działają, zaraz się to okaże. Więc do określenia, no, mamy tu przewodnik z prądem, znajdujący się w polu magnetycznym, to pamiętamy już, że na przewodnik z prądem w polu magnetycznym może działać siła magnetyczna. Wzór na tą siłę, taki wektorowy, to było, że F równa się I razy delta L, tego typu wektor, delta L, krzyżyk, to będzie iloczyn wektorowy, razy B. No to możecie wrócić do lekcji. Już mogłem tu wyjąć tą kartkę, ale już teraz nie będę po nią chodził tu. Więc ta siła magnetyczna zależy od wektora delta L, który wskazuje kierunek płynącego prądu. Znaczy on we wzorze na siłę, znaczy ten wzór na siłę magnetyczną działającą na przewodnik z prądem my wyprowadziliśmy w oparciu o siły działające na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym. I o ile w przypadku poruszającej się cząstki wektor, właśnie prędkość jest wektorem, to natężenie prądu, które, znaczy od którego zależy, od kierunku prądu zależy ta siła magnetyczna, to znaczy natężenie prądu nie jest wektorem. I żeby móc posługiwać się wektorem wskazującym kierunek prądu, wymyśliliśmy ten wektor delta L. Czyli ten wektor delta L wskazuje kierunek płynącego prądu, a jego długość jest równa długości przewodnika. Jeszcze mamy przewodnik prostoliniowy oczywiście wtedy. No i teraz tak, więc w takim razie do określenia tej siły magnetycznej potrzebujemy dwóch wektorów. Wektora delta L wskazującego kierunek płynącego prądu i wektora indukcji magnetycznej, bo od tych dwóch wektorów zależy kierunek i zwrot siły magnetycznej, która działa na przewodnik z prądem. No to w takim razie co robimy? Wybieramy sobie fragment tego przewodnika, ten, który jest tu na samej górze.
na samej górze. I no, w tym miejscu określamy te dwa wektory, wektor delta E i wektor indukcji. No to najpierw może zróbmy to z wektorem indukcji. Więc rysujemy linię, jedną jakąś linię pola wytworzonego przez ten magnes sztabkowy. Pamiętamy, że te linie pola wokół magnesu sztabkowego wychodzą z bieguna północnego i wracają do bieguna południowego z drugiej strony, tak? Coraz dalej, tak? I my taką jedną rysujemy, no, tylko akurat, żeby łatwiej było to określać, tą siłę, to że tak, ta linia, żeby tak zakrzywiała się niezbyt gwałtownie, będzie to łatwiejsze. Więc rysujemy to, że ona tu wychodzi z samego tu rogu, to akurat nie ma żadnego znaczenia, po prostu łatwość rysowania, nic więcej. Więc rysujemy jakąś linię pola, jedną, która akurat przechodzi przez to miejsce. No to rysujemy jedną linię pola i drugą linię pola, która przechodzi przez ten drugie skrajne położenie. No dobrze, no to teraz określmy kierunek tej linii pola. Przy okazji przypomnijmy sobie troszeczkę o polu magnetycznym. Więc o czym nam w ogóle mówi taka linia pola? Przypomnę definicję, że w danym punkcie linii pola wektor indukcji jest do niej styczny. A kierunek linii pola określamy umieszczając igiełkę magnetyczną, bo właśnie igiełka magnetyczna też się stycznie do linii pola ustawia, czy taki mały magnesik, i biegun północny igiełki wskazuje kierunek linii pola, więc żeby określić kierunek linii pola, to my umieszczamy tu blisko magnesu tą igiełkę magnetyczną, no to będzie przyciągnięty przez ten biegun północny, biegun jaki południowy, ten biegun północny będzie wskazywał ten kierunek i taki będzie kierunek linii pola. A teraz wektor indukcji rysujemy w tym miejscu, czy wektor on jest styczny do linii pola i ma zwrot zgodny z kierunkiem linii pola, więc rysujemy stąd styczną do tej linii pola, ale w którą stronę? W tę stronę, ponieważ kierunek linii pola jest w tę stronę, więc rysujemy wektor indukcji B styczny do linii pola właśnie w tym punkcie. No i teraz brakuje nam wektora, a i podobnie tu robimy. Rysujemy jedną linię pola. Już nie musimy określać jej kierunku, bo to, już tu jest określony ten kierunek linii pola. Wektor indukcji rysujemy styczny do linii pola w tym miejscu, więc będzie tak, podobnie, symetrycznie względem tej linii, tak jak ten wektor, symetrycznie do niego. No i teraz potrzebujemy jeszcze wektora delta L, który wskazuje kierunek płynącego prądu w tym miejscu i w tym miejscu. To w którą stronę tu płynie prąd? Pokazywałem już. Skoro tu, to jest ta pogrubiona część, czy ta część nad tą kartką, to tu prąd płynie tak górą, tak, i pionowo do dołu, czyli, znaczy i do dołu, nie musi być pionowo, do dołu i tu na końcu właśnie wchodzi, wpływa do kartki, a tu wypływa z kartki, bo tak ten prąd płynie, tak, tu wpływa do kartki, czy wektor delta L wskazujący kierunek prądu jest do kartki skierowane prostopadle, to kółko z krzyżykiem, a tu wychodzi z kartki, czyli atakuje jakby nas, to ostrze, to kółko z kropką. No i teraz wystarczy, teraz zobaczymy, że widzimy, że wektor indukcji leży na kartce, a wektor delta L jest do kartki prostopadły, czyli jest prostopadły do każdego wektora na kartce, więc między innymi do wektora tego indukcji B. Więc jak mamy wektor delta L i B, że te wektory są prostopadłe, to możemy stosować regułę lewej dłoni, bo inaczej musielibyśmy stosować regułę śruby prawoskrętnej. Też by się to udało, ale reguła lewej dłoni jest łatwiejsza. I ją możemy stosować wtedy, gdy wektor delta L i wektor indukcji, czyli są do siebie prostopadłe, czyli kierunek prądu i wektor indukcji są prostopadłe. No teraz przypomnę, no ja powiem, jak ja stosuję tą regułę lewej dłoni, tak żeby to było szybko i prosto. Przy użyciu jak najmniejszej ilości narzędzi. Więc w sposób palcem wskazującym prawej dłoni wskazuje wektor indukcji, czyli pokazuje kierunek taki jak i zwrot taki jak ten wektor indukcji, palcem wskazującym prawej dłoni. Następnie lewą dłonią, wewnętrzną częścią lewej dłoni, jak gdyby zatrzymuje ten palec, czy ustawia tą wewnętrzną część lewej dłoni przed tym palcem, żeby ten palec dotykał do wewnętrznej części lewej dłoni. I wtedy to już cały czas zatrzymując jak gdyby tą lewą dłonią ten palec, czyli jakby wektor indukcji, obracam wokół tego palca właśnie lewą dłoń, tak żeby palce wskazały
lewej dłoni wektor delta, czy kółko z krzyżykiem, czyli w tym przypadku do karetki. No to spróbuję to jakoś to... Właśnie mówiłem, że unikałem tej lekcji, zmieniłem kolejność nawet, ponieważ brakuje nam tu trzeciego wymiaru i zobaczymy, czy to w ogóle da się w tej warunkach zrobić. No to próbuję, muszę opuścić swoje miejsce chwilowo i spróbujemy to zrobić. Muszę patrzeć, co jest widoczne w kamerze. Więc ustawiam... ustawiam lewo, mógłbym palec wskazujący prawej dłoni, ale tu jakoś długopis ustawię tak jak w kierunku wskazywanym przez wektor indukcji B. Następnie zatrzymuję, no moment, nie chcę, żeby było to proszę. Zatrzymuję lewą dłonią ten wektor indukcji i obracam palce do kartki, tak, aby wskazywały wektor delta L, kółko z krzyżykiem, czy do kartki. O. I widzimy, że odchylony kciuk wskazuje kierunek w tę stronę. To jest pod kątem prostym, czyli w płaszczyźnie kartki, w ważnie kartki i pod kątem prostym względem wektora indukcji, który tu długopis pokazuje. Czyli wektor siły magnetycznej jest do indukcji prostopadły i jest w płaszczyźnie kartki. Czy to jest ten wektor? I to już dla Was zadanie, więc proszę wykonać to samo tu na dole, czyli już wektor indukcji mamy, wektor delta wychodzi z kartki. Proszę palcem wskazującym, albo długopisem, albo jakimś ołówkiem pokazać to, co pokazuje wektor indukcji, czyli tak trzeba pokazać. Następnie prawą dłonią trzeba wewnętrzną częścią prawej dłoni trzeba zatrzymać to ostrze i cały czas zatrzymując trzeba tak obrócić palce lewej dłoni, aby wskazały wektor delta L, czy to jest kółko z kropką, czy te palce wskazały kierunek prostopadły do kartki, ale na zewnątrz kartki. I jak wykonacie to zadanie poprawnie, to okazałoby się, że ta siła magnetyczna, to jest ta siła, będzie prostopadła do wektora indukcji, będzie leżała w płaszczyźnie kartki i będzie właśnie tworzyła tu kąt prosty, czyli tu między tą siłą, to jest F, niech ja zobaczę z bliska, F4, tu jest, tak? F4 i B powinien być kąt prosty, czyli tu, o, tu jest kąt prosty. Znaczy, jeżeli uda wam się to dobrze zrobić, to akurat ta siła i ta siła symetryczne to były względem tej linii. I teraz co my zrobimy? Rozłożymy zarówno tą siłę, jak i tą siłę na dwie składowe. Na jedną składową równoległą do tej osi magnesu, tak? To jest ta składowa. I na składową prostopadłą do tej osi magnesu. No jak rozkładamy? No z początku wektora rysujemy dwie linie, te kierunki tych składowych, czyli stąd cieniutką linię wskazującą kierunek składowej równoległej do osi magnesu i linię prostopadłą do osi magnesu i z końca wektora rysujemy do nich linie równoległe, aż się przetną z nimi. W miejscu przecięcia otrzymamy końce tych składowych. Ponieważ kąt między tymi składowymi, tymi kierunkami był, wybraliśmy jako kąt prosty, to wtedy otrzymamy tu prostokąt. A to ta siła, którą określiliśmy wcześniej, będzie przekątną tego prostokąta. I podobnie tu. Rysujemy z początku wektora F4 siłę, kierunek prostopadły do osi magnesu, równoległy. Z końca wektora dwie linie do nich równoległe. Aż się przetną, tam mamy końce składowych i tak samo, ponieważ tu był kąt prosty między tymi kierunkami, to otrzymamy prostokąt, którego ta siła, którą składaliśmy na składowej, będzie przekątna. No i teraz to jest przewodnik tam metaliczny, o pewnej tam sztywności i w sumie co się dzieje, że te dwie siły, o ta siła i ta siła, to próbują ścisnąć ten przewodnik, no ale tak się naprężenie tam powstaje, aż z każdej strony jest on ściskany, bo to zawsze z obu stron zawsze są te dwie siły przeciwnie działające, czyli mógłbym inne fragmenty dotrzeć, to dla każdego fragmentu z jednej, na górze będzie jakiś fragment na dole i te dwie siły działające
na te składowe, właśnie te odpowiednik tych składowych, że te siły będą siebie równoważyły, będą ściskały, jakby próbowały ścisnąć ten przewodnik, ale zakładając, że ten przewodnik jest w miarę sztywny, no to tylko jakieś tam naprężenie powstanie, ale te siły się zrównoważą. No, ale już siła F4 i F... Ja zobaczę, jaki to jest numer F2, czy siła F4 i F2, te siły się nie zrównoważą. Nie ma, żadna siła ich nie wnosi. I ponieważ my tylko rozpatrywaliśmy siły, które działają na ten fragment przewodnika, to jest tu na górze, tylko ten, który jest tu na dole rysunku, to tak naprawdę te siły działają, podobne siły działają na wszystkie inne fragmenty. Zawsze mogę parami wybrać dwa punkty leżące po obu stronach tego przewodnika kołowego, czyli na wszystkie te fragmenty będą działały siły o takie dwie równoważące się i te siły działające w prawą stronę, które się nie będą równoważyły. Czyli te siły dadzą w sumie siłę działającą na ten przewodnik właśnie w stronę tą. Czyli ta całkowita siła, jaka będzie działała na ten przewodnik ze strony magnesu, będzie skierowana w tamtą stronę. I tu, powiedzmy, mogliśmy się pomylić, to tu bardzo szybko można prostszą metodą upewnić się, czy ten kierunek i zwrot tej siły magnetycznej, którą teraz określiliśmy, czyli że będzie ten przewodnik z prądem będzie odpychany w tę stronę przez magnes, można znaleźć dużo szybciej i łatwiej. W razie, gdybyśmy tu błąd popełnili, to by ten błąd szybko zostałby naprawiony. I właśnie teraz druga metoda polega na tym, że przypomnijmy sobie jeszcze tę chyba drugą lekcję z pola magnetycznego, przynajmniej którą ja prowadziłem, że tam opisywaliśmy pole prostoliniowego, wokół prostoliniowego i wokół kołowego przewodnika z prądem. I tam wykazałem, że taki przewodnik kołowy z prądem wytwarza wokół siebie pole magnetyczne bardzo podobne do pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes sztabkowy. I nawet tam nauczyliśmy się przypisywać takiemu kołowemu przewodnikowi z prądem bieguny, czyli jakby zastępować ten przewodnik kołowy magnesem sztabkowym i wtedy, jeżeli właśnie zastąpimy w jakimś tam zadaniu ten przewodnik kołowy magnesem sztabkowym, który wytwarza bardzo podobne pole magnetyczne, to oddziaływanie tego magnesu z innymi magnesami, tymi prawdziwymi, jest identyczne, przynajmniej jeżeli co do kierunku i zwrotu tych sił działających, jak oddziaływanie między tymi rzeczywistymi magnesami i przewodnikiem kołowym z prądem. Więc jak to robiliśmy? Jeżeli prąd płynie w kołowym przewodniku, to w tę stronę, to umieszczamy śrubę na osi tego przewodnika kołowego, to jest ta śruba. Nieważne z której strony, akurat z tej, bo tu mam więcej miejsca. Teraz na śrubie zaznaczamy kierunek prądu z tego przewodnika, to jest czyli z tej części zewnętrznej, czy tej pogrubionej, kierunek prądu. I teraz obracamy śrubę prawoskrętną zgodnie z kierunkiem płynącego prądu, czy tak, jak tu jest zaznaczone, czyli tak obracamy śrubę, ta śruba się wkręca, czy pojęcie wykręca to może być niejednoznaczne, zależy, bo z której strony będziemy tą śrubę umieszczali, ale ważne, w którą się przesuwa. Jak tak obracamy, to śruba będzie się przesuwała w tę stronę. I tak właśnie skierowany jest ten wektor indukcji pochodzący od tego prądu. Dlatego ja oznaczyłem ten wektor indukcji, dodałem indeks dużej i. To jest mój indeks, proszę się tym sugerować, żeby odróżnić wektor indukcji pochodzący od tego pola zewnętrznego, czyli pola wytworzonego przez magnes, czyli ten wektor indukcji i ten, to tu dodałem indeks i. I to, że ta indukcja pochodzi od tego prądu. Czyli wektor indukcji jest tak skierowany, bo tak się śruba przesuwałaby, czy ruch postępowy się byłby w tę stronę, ale on dotyczy, ten wektor indukcji dotyczy samego tu środka, czy tego punktu, że w samym środku tego okręgu właśnie indukcja byłaby tak skierowana jak właśnie tu. Więc rysujemy teraz ten wektor tu przez sam środek, bo on dotyczy tego punktu i z tej strony, z której jest grot tego wektora, przypisujemy temu kołowemu przewodnikowi biegun północny, a z tej strony, gdzie nie ma grotu, biegun południowy. Co to znaczy? Że gdyby zastąpić ten przewodnik kołowy
magnesem sztabkowym o takich, tak dobranych biegunach, to ten magnes sztabkowy działałby podobną siłą na ten magnes i podobną siłą ten magnes działałby na ten przewodnik, kołowy, czyli na ten wymyślony nasz drugi magnes, podobną siłą, jeżeli co do kierunku i zwrotu. W takim razie, jak mielibyśmy tu magnes o takich biegunach N i S, no to tu my widzimy, że bieguny są północne ku sobie skierowane, więc jeżeli są takie same bieguny, kierujemy magnesy takimi samymi biegunami, czy jednoimiennymi, jak można nazwać, to się odpychają, więc ten magnes odpychałby ten magnes, a ten magnes odpychałby ten magnes, czyli na ten magnes działałaby siła w prawą stronę, a na ten magnes w lewo. To ja tu poniżej narysowałem tą siłę magnetyczną, którą ten magnes działałby na ten magnes, gdyby o takich biegunach. A na przewodnik kołowy działa siła skierowana tak samo jak właśnie na ten magnes, którym zastąpiliśmy jakby tak w celu rozwiązania zadania ten kołowy przewodnik z prądem. I teraz właśnie sprawdzamy teraz, czy, bo ta siła to jest suma o tych składowych równoległych do osi magnesu. To jest suma tych składowych. I ta siła powinna być tak samo skierowana jak te siły. Jeżeli jest skierowana tak samo, jest nadzieja, że to zadanie zostało poprawnie rozwiązane. Gdyby okazało się, że ta siła, jej zwrot jest przeciwny do tych składowych, które się tu nie równoważą, to znaczy, że albo błąd jest przy tej metodzie drugiej, albo jest błąd przy metodzie pierwszej. No ta metoda druga jest dość prosta, to więc raczej tu dużo trudniej błąd popełnić, ale wtedy prawdopodobnie błąd został popełniony tu w tej metodzie pierwszej. No a teraz od razu spójrzmy, gdzie te błędy mogą być. Pierwszy błąd czyha nas przy określeniu kierunku linii pola, więc jak ktoś źle ten magnesik tu na tej linii pola narysował, że bieguny przypisał, no ale to jest oczywiste, że biegun północny przyciąga południowy, a biegun południowy przyciąga północny, więc wiadomo, którym biegunem się skieruje ten magnesik, czy ta igiełka magnetyczna w kierunku tego magnesu sztabkowego. Potem ktoś może mieć problem z określeniem tego wektora delta L. On wskazuje kierunek prądu. No, trzeba mieć to wyobraźnię, bo to są przestrzenne rysunki, czyli ten przewodnik kołowy jest w tej płaszczyźnie, no i w tej części pogłębionej, czy tej tu na górze płynie prąd właśnie w tę stronę. No to jak tu, więc tu musi wypływać, a tu musi wpływać. Wpływa, czyli wektor delta jest skierowany do kartki, czyli ucieka od nas, to wtedy no, przestrzennie nie możemy tego narysować, więc to symbolicznie zaznaczamy jako kółko z krzyżykiem, czyli że widzimy jakby strzałę z tyłu, już ucieka od nas ta strzała. A potem przychodzi za kartką, spłynie tędy i wychodzi tu do góry, czyli jakby kierunek prądu jest wtedy do góry, akurat w tym miejscu, czyli kółko z krzyżykiem. Widzimy ten wektor, jak gdyby wychodzi nam z tej kartki tu. Potem jest kolejny problem jest z właściwym zastosowaniem reguły lewej dłoni, więc tu trzeba uważać, jeszcze raz wskazuję, znaczy podaję ten mój sposób. Palcem wskazującym prawej dłoni ustawiamy go tak jak wektor B. Lewą dłonią, wewnętrzną częścią lewej dłoni zatrzymujemy ten palec wskazujący prawej dłoni, czyli po prostu dotykamy tym palcem prawej dłoni do wewnętrznej części lewej dłoni. Ta lewa dłoń ma być prostopadła do tego wektora B, czy do palca wskazującego prawej dłoni na przykład. I teraz cały czas zatrzymując ten wektor B tą lewą dłonią, mamy prawo obrócić go wokół tego wektora, wokół tej osi, tak żeby, i trzeba by obrócić, żeby palce lewej dłoni wskazywały wektor delta L, jego kierunek i zwrot, czyli w tym przypadku palce lewej dłoni muszą wskazywać pionowo, prostopadle do kartki, palcami do kartki.
i wtedy odchylony kciuk wskaże nam siłę magnetyczną, to jest zakładna siła, ale pamiętajmy, że ta siła będzie, żeby ułatwić zadanie, będzie na pewno w płaszczyźnie rysunku, więc u nas jest problem określenia, czy ta siła, skoro ma być prostopadła, jest w płaszczyźnie rysunku, ale co więcej, ona jest prostopadła do indukcji, więc mamy tylko wybór, albo prostopadle w tę stronę, albo w drugą. Więc bardzo łatwo będzie zobaczyć, czy ten palec wskazuje kierunek w tę stronę gdzieś, czy w drugą stronę. Czyli wiadomo, że ta siła będzie prostopadła do indukcji. Mamy tu dwie możliwości, tak lub w drugą stronę. Więc szybciutko z tą lewą dłonią dowiemy się, który z tych kierunków jest tu prawdziwy. No i powtarzamy to tu. Znaczy czasami jak ktoś wie, widzimy, że ta część rysunku tu jest symetryczna do tej, więc jak ktoś na przykład określi wektory tej siły i jest leniwy, to może praktycznie narysować tą siłę już tu symetrycznie i ją na składowe rozłożyć. Ale pamiętajcie, jak się pomylicie w tym miejscu i zrobicie symetrycznie tu, no to macie nie jeden błąd, ale dwa błędy. A jeżeli zrobicie tu i potem tu sprawdzicie, to jeżeli zobaczycie, że ta siła nie wyjdzie Wam symetrycznie do tej, to albo tu jest błąd, albo tu jest błąd. Więc lepiej jednak nie oszukiwać w tym siebie i kogoś, bo tu możecie się pomylić. I wtedy lepiej jeszcze raz tą regułę lewej dłoni zastosować teraz dla wektora tu delta L i tego wektora B. I sprawdzić, czy rzeczywiście ta siła, którą otrzymamy, czy ona jest symetryczna względem tej linii do tej siły, którą doznaliśmy wyżej. Ale nawet jak się pomylimy tu i tu, to ratuje nas ta regułą siły prawoskrętnej, bo ona jest dość prosta i wtedy obracamy tą śrubę zgodnie z kierunkiem płynącego prądu i kierunek ruchu postępowego wskazuje nam kierunek i zwrot tego wektora indukcji tu na samym środku tego przewodnika kołowego, tego wektora indukcji pochodzącego tego prądu płynącego w tym przewodniku. Rysujemy teraz ten wektor, tu zaznaczymy tu na środku. Przypisujemy bieguny. Tam, gdzie jest grot, tam jest biegun północny. Tam, gdzie nie ma grotu, jest biegun południowy. Znaczy to inaczej, no, że inaczej magnes sztabkowy o takich biegunach, tak dobranych biegunach, wytwarza bardzo podobne pole magnetyczne i bardzo podobnie oddziaływuje z tym magnesem, jak ten przewodnik kołowy. No i potem patrzymy, jakimi biegunami ku sobie są skierowane ten wymyślony nasz magnes taki pomocniczy i ten rzeczywisty. Jak są takie same, to się odpychają, jak są różnoimienne, to się przyciągają. I macie wykonać zadanie takie. Oczywiście ja tu malutki rysunek narysowałem, ale ponieważ nie musiałem wszystkiego tego rysować, ale więc wy musicie dużo rysunek, tak jak tu, tej wielkości, jak i tu co najmniej. Znaczy rysunek ma być taki, żeby wszystko na nim było widoczne, tak? Szczególnie jak będziecie na przykład zdjęcia robili, to żebym ja widział. Także raczej większe niż mniejszym. No i pierwsze mamy zadanie już. To wy musicie zrobić, będzie z notatką przysłacie. Ja później oczywiście. Czy ja zrobię to zadanie? Pewnie tak, jeszcze, żebyście mieli pewność, czy zrobiliście dobrze, czy źle, no to pewnie na jakiejś tam lekcji tam doślę jeszcze rozwiązania tych czterech zadań. Zadanie następne. I to następne, ono jest bardzo mylące, bo wygląda bardzo podobnie, ten początek przynajmniej i pewne elementy. Więc nawet zobaczcie, że już mamy przewodnik kołowy i magnes. No, bardzo podobnie, więc może wam się mylić początkowo. Więc czytam treść. Kołowy przewodnik porusza się w polu magnetycznym wytworzonym przez magnes sztabkowy. Określ kierunek prądu indukowanego w przewodniku oraz siły działające między magnesem i przewodnikiem. Zobaczcie treść. No i teraz tak. Mamy magnes. Jaka jest różnica? Wcześniej był magnes i przewodnik kołowy, ale w tym przewodniku już płynął prąd. Natomiast u nas nie płynie prąd na początku w tym przewodniku i ten przewodnik zaczyna się poruszać w tym kierunku. Na dole ta strzałka się pojawia. Właśnie jak będziecie mieli zadanie tam do rozwiązania, bo będzie z tego jakaś praca taka pisemna, to będzie coś takiego. Podam Wam ten magnes, narysuję przewodnik kołowy, pogrubię tam jedną część i pod magnesem, pod przewodnikiem kołowym narysuję, w którą stronę on się porusza. I właściwie to co się tu nam objawi, znaczy co nam się dzieje w tym przewodniku, to jest właściwie podstawowy sposób wytwarzania prądu elektrycznego od 150 lat. Że praktycznie właśnie takie zjawisko, które tu zaobserwujemy, my wyjaśnimy to, skąd ono, z czego ono wynika, to jest jak gdyby podstawa wytwarzania prądu elektrycznego na masową skalę w świecie, w całym świecie. I przez tyle lat nie znaleziono na razie niczego bardziej efektywnego. No i przejdźmy do tego.
Więc jak to robi? No dużo tych znaczków to jest, ale pewne rzeczy się powtarzają. Więc ja najpierw, ta część, która się powtarza. Musimy dowiedzieć się, w którą stronę, no właśnie, już było takie zadanie z tą poprzeczką wzdłuż metalowych szyn poruszających się. Dzisiaj ona też będzie jako jedno z tych czterech, więc to przećwiczymy jeszcze raz, że jak porusza się przewodnik w polu magnetycznym, to może na ten przewodnik działać siła. Ponieważ w przewodniku znajdują się swobodne elektrony, więc skoro ten przewodnik się porusza, to razem z nim poruszają się te swobodne elektrony, no ale na ładunki, cząstki naładowane poruszające się w polu magnetycznym działa siła magnetyczna. Znaczy, chyba że tam szczególne zwroty są prędkości względem linii pola, ale zwykle działa. W takim razie może w tym przewodniku zacząć płynąć prąd, jeżeli na te elektrony podziała siła magnetyczna, ponieważ one będą się poruszały w polu magnetycznym wytworzonym przez magnes. No to w takim razie wymyślamy sobie, nie wymyślamy, no, ale rozpatrujemy, co się będzie działo z elektronem swobodnym, który znajduje się jeden tu na górze, a jeden na dole. Więc uwaga, tu jest kółko z minusikiem. Ten minusik to jest ten elektron swobodny, że mamy ładunek ujemny, bo elektrony mają ładunek ujemny. I tu drugi elektron, kółeczko z minusikiem. Tak jest właśnie symetrycznie. A wcześniej tu było kółko z krzyżykiem lub kółko z kropką. To był ten wektor delta L. Teraz tu prąd nie płynie na razie w tym przewodniku, więc nie ma żadnego wektora delta L, bo on by wskazywał kierunek prądu, a na razie o żadnym prądzie nie ma mowy. Dopiero później okaże się, że ten prąd zacznie płynąć. Więc mamy tu ten elektron, rysujemy elektron tu na górze i na dole. No skoro cały przewodnik porusza się w tę stronę, to również razem z nim porusza się ten elektron i ten. Więc rysuję z tego elektronu wektor prędkości, tak jak tu. Nie trzeba dokładnie tę długość się odmierzać, ale ważne, który kierunek zwrot jego. Więc wektor prędkości rysujemy i tu tak samo. Czyli ten elektron się razem z przewodnikiem porusza w polu magnetycznym w tę stronę. No to teraz do określenia siły magnetycznej potrzebujemy jeszcze indukcji magnetycznej, wektora indukcji. No to ta część się powtarza z tamtego zadania. Czyli rysujemy linię pola, jedną linię pola, drugą linię, która przychodzi w miejscu, gdzie jest ten elektron, jeden i drugi. Umieszczamy igiełkę magnetyczną. To akurat jest odwrotnie, tu są bieguny, więc to biegun północny będzie przyciągnięty do bieguna południowego. Biegun południowy będzie tu, a i biegun północny igiełki magnetycznej wskazuje kierunek linii pola, więc linia pola jest do tego bieguna południowego skierowana. Tak? Tak samo tu. I w tym miejscu ta linia pola jest, znaczy wektor indukcji w każdym punkcie tej linii jest równoległy, styczny do tej linii, więc rysujemy wektor indukcji B, to jest ten wektor, i tu jest drugi ten, gdzie jest ten wektor, nie, już go słabo widzę, i tu jest ten wektor B indukcji, on stąd się zaczyna, i ten się drugi zaczyna stąd, i tu się kończy jeden, a tu się zaczyna i tu się kończy ten drugi. To wektor indukcji jest styczny do linii pola, ale styczny i w kierunku tego magnesu. Czyli tu jest wektor B i wektor B. Więc mamy już wektor prędkości i wektor indukcji. No to te dwa wektory, jak znamy wzór na siłę magnetyczną, ten wektorowy wzór na siłę magnetyczną działającą na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym, to pamiętamy, to było, że ten wektor siły F to się równało Q, wartość ładunku, algebraiczne z uwzględnieniem znaku Q, razy wektor V mnożony wektorowo przez wektor B. I tu, ponieważ wektor V i B nie są do siebie prostopadłe, więc reguły lewej, w tym przypadku prawej dłoni byśmy mogli stosować, ale tu dla ładunku ujemnego, ale reguły lewej dłoni ani prawej nie możemy stosować, więc tylko zostaje nam reguła śruby prawoskrętnej. Ale pamiętajmy, że dla ładunku dodatniego obracaliśmy śrubę od pierwszego wektora w tym iloczynie wektora, to było V razy B, czyli od V do B po najmniejszym łuku. Ale gdy mieliśmy ładunek ujemny, to zmienialiśmy zwrot na przeciwny. To teraz, żeby nie zmieniać zwrotu na przeciwny, to będziemy po prostu obracać śrubę dla ładunku ujemnego od drugiego wektora w tym wzorze, czy od B do V. Więc proszę zapamiętać, że jak regułę śruby prawoskrętnej stosujemy dla ładunków ujemnych, to obracamy tą śrubę ustawioną prostopadle do płaszczyzny utworzonej przez te dwa wektory, czy w tym przypadku ta płaszczyzna to będzie prostopadle do tej płaszczyzny, to jest prostopadle do kartki,
tą siłę umieszczamy z tej strony i obracamy ją od wektora B do wektora V po najmniejszym łuku. Czyli tu strzałeczką pokazałem ten najmniejszy łuk od B do V. Bo zwykle dla dodatniego zawsze od V do B. A dla ujemnego wtedy będzie, żeby nie zmieniać zwrotu na końcu, to od B do V. Więc obracamy od B do V, czyli tak obracamy śrubę, ona się wkręca, więc tak działa siła magnetyczna na ten elektron. Ja ją oznaczyłem FE. Już pamiętajmy, tam z lekcji poprzedniej już było takie znaczenie przy tej poprzeczce i to nawet gdzieś zapisałem, żeby było jasne. To jest moje oznaczenie FE, siła magnetyczna, siła magnetyczna działająca na swobodny elektron. Siła magnetyczna działająca na swobodny elektron. To F, to E jest od elektronu, to jest siła magnetyczna, ale E to jest działające na elektron. I czy ta siła działa w takim razie tu w tę stronę, tak jak kółko z krzyżykiem, czyli tak działa. No i pod wpływem tej siły ten elektron zacznie się właśnie tu w tamtą stronę poruszać. Czyli VE to jest ta prędkość elektronu pod wpływem tej, jaką on uzyska, pod wpływem tej siły magnetycznej. Ona go zmusi, ta siła zmusi go do ruchu w tym kierunku. No i teraz powtarzamy to dla elektronu tu niżej. Więc wektor V już mamy, wektor B już mamy i ponieważ mamy tu tą strzałeczkę, nie mamy strzałeczki, no to trzeba strzałeczkę narysować. Więc będziemy... Więc będziemy obracać nie od V do B, tak jak było w kolejność mnożenia wektorowego w tym wzorze na siłę magnetyczną, tylko od B do V, ponieważ ładunek jest ujemny. Więc od B do V obracamy, czyli tak obracamy śrubę, ona się wykręca, więc ta siła magnetyczna działa prostopadle do kartki, ale na zewnątrz kartki, kółko z kropką. Oznaczamy FE, już wiadomo dlaczego. I pod wpływem tej siły ten elektron będzie się tu poruszał do góry, czyli jak gdyby wypływał z tej kartki. Przewodnik jest w tej płaszczyźnie. Czyli tu wypływa, a tu wpływa. Czyli ten prąd płynie, znaczy elektrony poruszają się tak. I tu jest przy tej pogrubionej części, nie na środku, tylko trochę wyżej, bo tu co innego będzie, zaznaczamy ten kierunek prędkości tej VE. Czyli że skoro tu wpływają, a tu wypływają, to się poruszają w ten sposób, tej w części pogrubionej, czyli tej zewnętrznej, o tej zewnętrznej, poruszają się do góry u nas na rysunku, czyli tak. No dobrze, ale skoro swobodne elektrony poruszają się w tym kierunku, no to umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronu, więc kierunek ruchu elektronów jest w przeciwną, znaczy kierunek prądu jest w przeciwną stronę, czyli skoro elektrony się poruszają tak, to prąd płynie w drugą stronę. No to już z historycznych tych uwarunkowań to dziwactwo pozostało i już nikt tego nie zmienił, to już mówiłem o tym kiedyś przy prądzie. Czyli prąd płynie w kierunku przeciwnym. I teraz, ponieważ już wiemy, że prąd płynie w tym kierunku, więc część zadania już jest rozwiązana, a teraz pytanie, no skoro płynie prąd, to ten przewodnik zacznie wytwarzać wokół siebie pole magnetyczne, podobne do pola magnetycznego magnesu sztabkowego o biegunach dobranych zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej. Więc śrubę tu umieszczamy, obracamy tą śrubę zgodnie z kierunkiem płynącego prądu, czyli prąd płynie tak, więc tak samo tą śrubę obracamy, tą kierunek prądu zaznaczamy tu na tej śrubie i ta śruba się będzie wykręcała, czy porusza się w tym kierunku, czy tak będzie skierowany wektor indukcji pochodzący od tego prądu tu na samym środku. Więc rysuję ten wektor indukcji tu na dole, ale ten wektor indukcji oznaczę tu z indeksem ind. Bo będzie to, ponieważ ten prąd, który tu będzie, nazywa się prądem indukcyjnym. To jest zwykły prąd oczywiście, ale indukcyjny, że pod wpływem właśnie ruchu przewodnika w polu magnetycznym ten prąd tam się wzbudził. Jakby, czyli indukcja, jakby wpływ na odległość, no tak można to w tym rozumieniu to rozumieć to słowo. Czyli więc w tym przypadku, jak ten prąd wcześniej nie płynął, to już nie zaznaczam BI, tylko BIND. IND od indukcji, zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Albo BIND, że indukcja pochodząca od prądu indukcyjnego w tym sensie.
Więc wektor indukcji na środku jest tak, jak tu skierowany właśnie w tym miejscu, tak? Czyli w prawą stronę, i możemy przypisać takiemu przewodnikowi z prądem magnes o tak dobranych biegunach, tam gdzie jest grot tego wektora, tam będzie biegun północny, tam gdzie nie ma grotu, jest biegun południowy, i taki magnes wytwarzałby podobne pole magnetyczne do przewodnika, w którym płynie prąd w tym kierunku kołowego, i podobnie będzie oddziaływał z tym magnesem, czyli to jest biegun południowy, z południowym są ku sobie, więc będą odpychały się, czyli siła magnetyczna będzie działała na ten kołoprzewodnik w prawą stronę, a na ten magnes w lewo. No bo jak A działa na B, to B działa na A, czyli te dwie siły. I teraz właśnie najlepsze żeby sprawdzić, czy nie było to pomyłki, bo mogła być pomyłka przy kierunku linii pola, przy ustawieniu igiełki, kierunku linii pola, wektorze indukcji, regule śruby prawoskrętnej. Tu kolejna reguła śruby prawoskrętnej. Gdzieś tam można się pomylić, oczywiście lepiej nie. No ale jak sprawdzić, czy na pewno nie ma błędu? Znaczy, czy nie, czy jest nadzieja, że jest dobrze, bo nawet to jeszcze nie będzie koniec sprawdzenia, że po tym zauważymy, że ta siła magnetyczna, która będzie działała na ten przewodnik ze strony magnesu, ona zawsze będzie przeciwna do tej prędkości. Co byśmy nie robili, w którą stronę byśmy nie przesuwali, przy dowolnie udowodnionych biegunach, w którą stronę byśmy nie przesuwali ten przewodnik, to zawsze okaże się, że ta siła magnetyczna będzie przeszkadzała w tym ruchu. I właśnie reguła Lenza, która się pojawi na następnej lekcji, ona będzie jakby podsumowaniem tych naszych obserwacji. No ja sugeruję, że tak jest, ale to dopiero się okaże, już się okazało nam częściowo przy tej poprzeczce, no ale teraz na większej ilości przypadków to spróbuję potwierdzić, więc potem potwierdzicie to w tym przypadku, jeżeli być może się potwierdzi to co powiedziałem teraz, może się nie potwierdzić, no pewnie się potwierdzi, bo bym nie mówił o tym. I dopiero jak jeszcze jeden przypadek ja rozwiążę dla poprzeczki, potem dodatkowe wy, i będziemy mieli cztery przykłady przynajmniej, w których będzie to co mówię teraz wspomnę, że zawsze ta siła magnetyczna przy ruchu przewodnika w polu magnetycznym będzie przeszkadzała w tym ruchu. I to można z zastosowania energii również wyprowadzić. No i teraz waszą rolą jest, no jeszcze tutaj nazwy tych, żeby, bo to moje oznaczenia były, że FE, siła magnetyczna działająca na swobodne elektrony, na swobodny elektron, VE, prędkość elektronu, BINT, wektor indukcji magnetycznej, pola wytworzonego przez prąd indukcyjny. No i wy macie zrobić to samo w tym przypadku, czy mamy magnes sztabkowy, przewodnik kołowy, nie ma, pewnie prąd jeszcze nie płynie i cały ten przewodnik porusza się w lewą stronę. Oczywiście nie taki mały rysunek, bo ma być tak samo duży, tak duży, żeby wszystko to było widoczne z odległości, pewnie, żeby przez lupę nie trzeba było to oglądać. Ja mówię, żeby jak największy, ale no, też nie można przesadzać. Także tak, żeby wszystko było widoczne i więc to do rozwiązania w domu oczywiście. No i teraz proszę, jeszcze raz to pokażę, żeby to wszystko było tak. I to leść. Dobrze, to te trudniejsze zadania mamy za sobą, to teraz już takie dwa ostatnie prostsze, jedno, które już się powtarzało wcześniej, no to więc z tą poprzeczką, no to już prawie było, tylko inną wersję zrobimy. Więc mamy, przeczytam to leść jeszcze. Określ kierunek prądu płynącego przez poprzeczkę wykonaną z przewodnika poruszającą się wzdłuż metalowych szyn ruchem jednostajnym prostoliniowym w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magnetycznej prostopadłej do płaszczyzny, w której znajdują się poprzeczka i szyny. Czyli indukcja jest tu prostopadła. Akurat u nas teraz ten wektor wychodzi tu z kartki, kółko z kropką jest. Ta poprzeczka się porusza, prędkość to jest prędkość tej poprzeczki, czyli się poprzeczka w lewo porusza, bo wcześniej się poruszała w prawo, to żeby coś tam zmienić. No i to właśnie już zadanie to robiliśmy przy wyprowadzeniu wzoru na siłę elektromotoryczną, indukcji elektromagnetycznej, i tak naprawdę, tak jak mówiłem, że najpierw powinno być to, a dopiero później to wyprowadzenie, bo by nam było łatwiej właśnie tą część wyprowadzenia zrobić. No ale tak już mówiłem, że miałem nadzieję, że te reguły poznamy już w przestrzeni trójwymiarowej, czyli w szkole. Znaczy ja nie chciałem, bo uważam, że to jest bez sensu powrót do szkoły, bo jest naprawdę to niebezpieczne.
No ale to groziło nam, a na razie chwilowo się przesunęło, no i to dobrze. Ta praca zdalna, jednak ta epidemia jest groźna i nie uważam, żebyśmy, no byłoby sensowne, żebyśmy narażali jeszcze zdrowie i życie innych osób po raz kolejny. Więc zaczynamy. Więc przypomina, jak to się robiło. Dużo tych strzałeczek, ale skupmy się na tym, co trzeba. Więc na początku, tu jest prościej. Na początku będzie narysane tylko to. Szyny, tam połączone na końcu, poprzeczka, wektor indukcji i prędkość. Tylko takie rzeczy będą podane. I wy macie określić kierunek prądu w tej poprzeczce, a więc również w tym zamkniętym obwodzie. I kierunek siły magnetycznej, i zwrot siły magnetycznej, jaką to pole magnetyczne będzie działało na ten przewodnik, którym zacznie płynąć prąd. I reszta należy tu do nas. Więc jak to robimy? Skoro cała poprzeczka się... To jest odpowiednik tak naprawdę. To zadanie jest odpowiednikiem. To jest prostsza wersja tego zadania. To jest ta sama metoda, która jest tu stosowana, tylko prostsza, bo jest przykład prostszy dużo. Czyli tu był ruch przewodnika w polu magnetycznym. I tu też jest ruch przewodnika w polu magnetycznym. Skoro właśnie przewodnik się porusza, a w nim są swobodne elektrony, to razem z przewodnikiem poruszają się te swobodne elektrony. I tak jest demokratycznie wybrany przedstawiciel swobodnych elektronów, to jest właśnie tu. Ja rysuję nie na środku, bo tu na środku to są te wektory, więc rysuję w tym miejscu, żeby było miejsce. Przewiduję, gdzie potrzebuję jeszcze miejsce na jakieś inne wektory. Więc mamy jeden swobodny elektron, ich jest tu więcej i on razem z poprzeczką się porusza w ten kierunku, więc rysuje wektor prędkości, ten z tego elektronu, bo on się w tym polu magnetycznym porusza dokładnie tak jak cała poprzeczka. Teraz, skoro mamy cząstkę naładowaną, poruszającą się w polu magnetycznym i wektor indukcji nie jest równoległy do wektora prędkości, to wtedy działa na pewno siła magnetyczna, a na szczęście ten wektor indukcji, wektor prędkości są do siebie prostopadłe. W takim razie tą siłę da się określić regułą lewej lub prawej dłoni, znaczy lewej dłoni ze zmianą zwrotu lub prawej dłoni od razu. Więc co robimy? Ustawiamy wektor, ołówek, długopis, musiał podnieść trochę do góry. Może podniosę jednak jakoś, żeby uzyskać tu więcej przestrzeni. Już się mi kamera podniosła troszeczkę. Ale ja muszę się też będzie zaraz podnieść. Więc ustawiamy wektor indukcji, czyli na przykład długopis albo palec wskazujący prawej dłoni do góry. Ustawiamy lewą dłoń. Jeszcze muszę coś zrobić. Ustawiamy teraz lewą dłoń, no to muszę z innej strony, to jednak regułę prawej dłoni, ja mam palec złamany, dlatego tego raczej nie stosuję. Więc ustawiamy, zatrzymujemy lewą dłonią ten wektor indukcji i palcami wskazujemy kierunek prędkości V, to odchylony kciuk, odchylony jest tu do dołu, odchylony kciuk do dołu, wskazuje, czy w ten stronę wskazuje kierunek siły magnetycznej. No musicie, tu właśnie o to mi chodziło, że to słabo widać. W trzech wymiarach tu nie ma. Więc jeszcze raz tylko powiem, więc ustawiamy prawą dłoń tak, aby była prostopadła, wewnętrzna część prawej dłoni, żeby zatrzymała ten wektor indukcji, żeby była prostopadła do tego wektora indukcji. Jednocześnie palcami prawej dłoni wskazujemy wektor prędkości i odchylony kciuk, wtedy był w tę stronę odchylony, wskazuje kierunek i zwrot siły magnetycznej. Czyli siła magnetyczna do dołu działa. No ta siła magnetyczna zmusi ten elektron do ruchu w tym kierunku. Właśnie to jest ten swobodny elektron, więc on się może pod wpływem tej siły poruszać. Więc swobodne elektrony będą poruszały się tej poprzeczce do dołu. No to umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów, więc kierunek prądu będzie przeciwny do kierunku ruchu elektronów i do określenia siły magnetycznej potrzebujemy ten wektor delta L, więc on wskazuje kierunek prądu, więc wektor delta L wskazuje kierunek prądu. I teraz reguła lewej dłoni, to będzie mi prościej, więc reguła lewej dłoni, ustawiamy teraz lewą dłoń tak, aby zatrzymać ten wektor indukcji, czy jak z góry, tak, czy lewa dłoń jest tak,
żeby zatrzymać ten wektor indukcji, wychodzi z kartki, palcami pokazuje kierunek prądu czy wektor delta L, tak? I odchylony kciuk wskazuje mi siłę magnetyczną. Czyli wektor indukcji wychodzi z kartki, tak go zatrzymuje tą lewą dłonią. Tak jednocześnie palce ustawiam zgodnie z wektorem delta L i odchylony kciuk wskaże mi tą siłę magnetyczną. To jest tu. O. I już rysuję tą siłę magnetyczną. I znowu widzimy to, co już mówiłem przy poprzednim zadaniu, że ta siła magnetyczna będzie przeciwna, tu jest przynajmniej, przeciwna do wektora prędkości, czyli ta siła magnetyczna przeszkadza w ruchu tej poprzeczki. Więc gdybyśmy chcieli, żeby ta poprzeczka poruszała się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, to nie wystarczy ta siła. Ta siła będzie przeszkadzała, więc dlatego działamy jeszcze drugą siłą zewnętrzną, równoważącą siłę magnetyczną i wtedy ta poprzeczka może poruszać się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Ale jakbyśmy nie chcieli, no to jakbyśmy rozpędzili tą poprzeczkę i tak zostawili, ona bez starcia się już tam poruszała, to bardzo dość szybko pod wpływem tej siły magnetycznej ta poprzeczka by się coraz wolniej poruszała, by się zatrzymała, że tam jakieś tam malutkie tarcie by było nawet. Więc ale zauważyłem po raz kolejny, że siła magnetyczna, która powstanie po wzbudzeniu tego prądu indukcyjnego w tym przewodniku, będzie przeszkadzała w ruchu tego przewodnika, czyli będzie przeszkadzała temu, co spowodowało powstanie tego prądu. Czyli ta siła magnetyczna, zauważamy, że ona zawsze przeszkadza tej przyczynie, która spowodowała w ogóle przepływ prądu tego tak zwanego indukcyjnego. Właśnie ta reguła Lenza będzie o tym mówiła, więc już widzimy, że taka teza jest prawdopodobna i będziemy ją sprawdzać w tych kilku nowych przypadkach. No i teraz jeszcze w tym zadaniu, w tym wypowiedzeniu wzoru na siłę elektromotoryczną, indukcji elektromagnetycznej, to właśnie określaliśmy pracę siły zewnętrznej, czyli to właśnie dlatego wektor przemieszczenia nam był potrzebny, więc tu też ten wektor przemieszczenia narysujemy, on jest zgodny z wektorem prędkości i widzimy, że ta siła zewnętrzna i wektor przemieszczenia tworzą kąt 0 stopni, czyli praca tej siły zewnętrznej jest dodatnia, ponieważ zależy od kosinusa, znak tej pracy zależy od kosinusa kąta między tą siłą a przemieszczeniem, a kosinus 0 jest równy 1, czyli jest dodatni. Czyli ta siła zewnętrzna wykonuje dodatnią pracę, więc ten układ jak gdyby zewnętrzny, powiedzmy, że gdybyśmy my tak to podtrzymywali ruch tej poprzeczki, my tą energię tracimy. Siła magnetyczna wykonuje ujemną pracę w tym samym czasie, bo tworzy kąt 180 stopni z wektorem przemieszczenia, czyli pole magnetyczne zyskuje energię i potem tą energię przekazuje elektronom i objawia się ta energia w energii prądu elektrycznego. I wy macie podobne zadanie do wykonania, to jakby sprawdzające, czy to umiecie, więc poprzeczka oczywiście jest troszkę większa, tu akurat nie musi być takiej wielkiej rozumienia, bo tu jest mniej tych obiektów, więc proszę rozwiązać to zadanie, więc mamy poprzeczkę, te szyny, poprzeczkę, indukcję i określić trzeba dokładnie to samo, co tam, czyli siłę magnetyczną, która działa na poprzeczkę i siłę zewnętrzną, przemieszczenie. I ostatnie zadanie też, które właściwie już było, bo była lekcja oddziaływanie prostoliniowych przewodników z prądem, tam była definicja jednostki natężenia prądu elektrycznego, no ale to właśnie też będzie przećwiczone jeszcze raz. Określ siły, jakimi działają na siebie prostoliniowe przewodniki z prądem. No i to już szybciej, bo już to było wcześniej. Mamy dwa przewodniki, mogą w nich płynąć prądy w tym samym kierunku, oba do góry, oba do dołu, albo jeden do dołu, drugi do góry i odwrotnie. Więc niech tu płynie prąd do góry i tu też prąd do góry płynie. Więc jak się określa siły działające między tymi przewodnikami? Najpierw się określa kierunek linii pola wytworzonego przez jeden prąd płynący w jednym przewodniku, linii, która przechodzi przez miejsce, gdzie jest drugi przewodnik. Więc rysujemy linię pola wytworzonego przez prąd płynący w pierwszym przewodniku, to jest ta linia pola. Pogłębiamy tą część, ponieważ jest w płaszczyźnie prostopadłej do rysunku, tą część pogłębiamy, która jest, uważamy, że jest przed karetką, więc ta jest przed karetką, tam jest za karetką.
określamy kierunek tej linii pola, więc jak to się robi, obok śruby rysujemy, nieważne z której strony, obok śruby rysujemy kierunek prądu z przewodnika i szukamy takiego ruchu obrotowego śruby, przy którym ona się przesuwa w tym kierunku. Więc tu ta śruba musiałaby się przesuwać, tak musiałaby się obracać, żeby przesuwała się w tamtą stronę. Jak tak będzie się obracała ta śruba, to będzie się w ten sposób przesuwała. Czyli zaznaczamy na śrubie kierunek jej ruchu obrotowego, przy którym ona się by tak przesuwała, ta śruba prawoskrętna. I ten kierunek oznaczamy na tej pogłębionej części linii pola. Ta linia pola, czyli ona jest prostopadła do tej karty, czyli tak by jest skierowana, tak? Czyli tu wychodzi z kartki, a tu wchodzi do kartki. Czyli tu mamy kółko z krzyżykiem. No właśnie, kółko z krzyżykiem, ale co to jest kółko z krzyżykiem? To jest indukcja B i 1, a tu jest B 2. Czyli, bo wektor indukcji pola magnetycznego jest styczny do linii pola, więc skoro ta linia pola wchodzi do kartki, to wektor indukcji będzie skierowany do kartki w tym miejscu, czy kółko z krzyżykiem, bo ucieka tam. No i teraz podobnie robimy z drugą linią pola. Więc śrubę, obok śruby kierunek prądu w tym przewodniku, czy do góry też, więc tak samo śruba by się musiała obracać, żeby tak się przesuwała, więc tak się obraca śruba. Strzałeczka na śrubie. To, co jest na śrubie, ta strzałeczka, to samo na pogrubionej części linii pola. Więc ta linia pola, to ona jest płaszczyźnie prostopadłej do kartki. Czy tak jest skierowana? Czy tu wychodzi, tu wchodzi do kartki. Tu wychodzi z kartki, tu wchodzi. Wychodzi z kartki, czy wektor indukcji styczny do linii pola jest skierowany tu do góry. Prostopadłe do kartki, czy wychodzi z kartki, styczny jest do linii pola, wtedy kółko z kropką, bo wychodzi z kartki. Atakuje nas jakby z kartki, tak? Ostrze. I to jest wektor B2, bo to jest indukcja pochodząca od prądu tego drugiego, a to jest B1, bo to jest indukcja pochodząca od prądu tego pierwszego. No to jeszcze do określenia siły magnetycznej działającej na przewodnik z prądem potrzebujemy wektora delta L, który wskazuje kierunek prądu. No i to jest banalne. Prąd płynie do góry, to wektor delta L jest do góry. Prąd płynie tu też do góry, to wektor delta L1 jest do góry. Tu delta L2, a tu delta L1. Więc do góry są te wektory delta L oba w tym przypadku. No i teraz mamy co wiemy? Wektor indukcji mamy i kierunek prądu. No to reguła, widzimy, że są wektor indukcji jest prostopadły do kartki, a więc do każdego wektora na kartce, a więc również do wektora delta L2. Więc te wektory delta L i B2 są prostopadłe do siebie, więc regułą lewej dłoni, jak to robimy, ten wektor indukcji wychodzi z kartki, więc zatrzymujemy go lewą dłonią, palcami pokazujemy to, co wskazuje delta L, czyli do góry, odchylony kciuk wskazuje siłę magnetyczną. Czyli zatrzymujemy ten wektor zatrzymujemy od góry ten wektor, tak? No, słabo to widać. Musiał to podnosić. Palcami pokazujemy do góry i kciuk odchylony wskazuje w lewo. Czyli tu będzie niżej, czyli wektor ten indukcji wychodzi, zatrzymujemy go lewą dłonią, palcami pokazujemy wektor delta L i kciuk odchylony wskazuje siłę w tę stronę. Tak? No i tu podobnie, teraz wektor indukcji jest kółko z krzyżykiem, czyli musimy go zatrzymać, on do dołu jest skierowany, więc zatrzymujemy go, no nie wiem jak to ustawię, żeby to było widoczne, zatrzymujemy wektor indukcji, palce ustawiamy zgodnie z kierunkiem płynącego prądu, czyli zgodnie z wektorem delta i odchylony kciuk wskazuje kierunek tu w lewą stronę, tak? Czyli zatrzymujemy wektor indukcji, palce zgodnie z delta L i kciuk wskazuje nam kierunek i zwrot wektora siły magnetycznej, przepraszam, siły magnetycznej. Znaczy, co jest tu sprawdzianem tego, czy nie zrobiliśmy oczywistego błędu? No te dwie siły muszą być przeciwnie skierowane, no, bo jak A działa na B, to B działa na A, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, siłami różniącymi się jedynie zwrotem. Więc na pewno nie może być tak, że obie te siły są tak samo skierowane. To gdzieś jedna z tych sił jest na pewno źle określona. No i tu już nic więcej. To było już wcześniej takie zadanie robione, więc proszę powtórzyć teraz to samo dla
takich przewodników, to prąd płynie do góry i jeden, a i dwa do dołu. To ja się pomyliłem, to jest strzałka do dołu, strzałka do góry. Oczywiście rysunek tak duży, jak i tu, ponieważ tu nie musiałem rysować tych wszystkich wektorów. Więc proszę teraz to sprawdzić w tym przypadku. No troszkę to się przedłużyło, ale właśnie problem z tym stosowaniem tych reguł bez trzeciego wymiaru. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Reszta instrukcji poprzez dziennik elektroniczny i przez Teamsa. Dziękuję, do widzenia.